Cześć, dzień dobry, Łukasz fotografuje. W ostatnim czasie dostałem od Was naprawdę bardzo, bardzo dużo wiadomości na Instagrama. Niemniej jednak ze względu na brak czasu nie miałem kiedy ich opracować i odpowiedzieć, nagrać, wstawić, zauploadować, opublikować. Tak więc, żeby nie przedłużać, zapraszam Was na trzeci odcinek pytań z Instagrama. Ile zdjęć oddajesz ze ślubu, a ile z sesji? W środkowym pakiecie jest 450 fotografii, to oznacza, że z sesji plenerowej, która jest w nim zawarta, oddaję 50 zdjęć. Natomiast z dnia ślubu 400 obrobionych, przygotowanych graficznie fotografii. Mniej więcej proporcje tego wszystkiego wyglądają w ten sposób, że 50 zdjęć jest z przygotowań pana młodego, 50 zdjęć z przygotowań panny młodej, 25 fotografii z błogosławieństwa, od 75 do 100 fotografii z uroczystości zaślubin w kościele i ta pozostała ilość, czyli 200 sztuk, to są fotografie z wesela. Nie chciałbyś zacząć pracować jako fotograf za granicą? Bardzo ciekawe pytanie, z tego względu, że do niedawna całkowicie zaprzeczałem, nie ma takiej opcji, za granicą nie będę nic robił, tylko i wyłącznie rynek polski. Niemniej jednak ostatnie miesiące troszeczkę mi się pozmieniało i zaczynam działać również poza granicami tego naszego wspaniałego, pięknego, obfitego w niesamowite miejsca do sesji plenerowych kraju i 3 sesje mam w przyszłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych, 4 sesje mam w kwietniu w Maroko, a co dalej będzie, to zobaczymy. Mam nadzieję, że dzięki tym fotografiom, które wykonam, troszeczkę bardziej moje perspektywy się otworzą, dotrę do innej grupy docelowej osób niż do tych, do których docieram obecnie i moje wyjazdy za granicę będą o wiele, częstsze. Oczywiście chodzi mi o te fotograficzne. Możesz coś opowiedzieć o pracy lamp błyskowych na sali? A więc tak, lampy błyskowe przede wszystkim rozstawiam sobie zazwyczaj w rogach sali, 4 sztuki, jedną sztukę mam na body, ta sztuka na body nigdy nie błyska, jest ona takim wyzwalaczem radiowym, która wysyła sygnał radiowy do wszystkich 4 lamp znajdujących się na sali weselnej i to co widzicie na moim Instagramie czy na Facebooku, właśnie w ten sposób powstają przepiękne fotografie z sali weselnej i powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że zawsze błyskałem na więcej niż jedną lampę błyskową na swoim pierwszym zleceniu fotograficznym ślubnym, które było 4 lata temu chyba. Miałem ze sobą 2 lampy błyskowe, jedna była na body, druga była na kontrze, także ten zestaw troszeczkę ewoluował i wydaje mi się, że jakość i charakter tych fotografii, które wychodzą dzięki tym 4 rozkładanym lampom błyskowym jest zdecydowanie fajniejszy niż jedna lampa na body albo w ogóle błyskanie bez lampy błyskowej. Zmieniasz system? Przez miesiąc trzymało mnie coś takiego, że Łukasz, trzeba zmienić system, trzeba pozbyć się Canona, trzeba kupić, tak jak wszyscy fotografowie, którzy teraz to robią, Sony A7 III, zmienić obiektywy, kupić Zeissy, Batisy. Niemniej jednak przeanalizowałem sobie to wszystko i doszedłem do wniosku, że zupełnie to nie ma sensu pakować się w nowy system, w nowe wydatki, w nowe obiektywy, zmieniać wszystkie akcesoria i postanowiłem, że zostaję przy obecnym systemie, natomiast kupuję sobie aparacik dla siebie i zaczynam troszeczkę bardziej rozwijać taką swoją tę część artystyczną duszy i troszeczkę więcej obiecałem sobie, że będę fotografował dzięki temu dla siebie. Jak długo fotografujesz w dniu ślubu? 12 godzin roboczych. Tyle jest wpisane. Maksymalnie do godziny pierwszej w nocy. Zazwyczaj o 12 zaczynają się oczepiny. Po oczepinach ja uciekam z tego względu, że później to już tak naprawdę nie ma sensu u zmęczonych ludzi. Najważniejsza dla mnie jest pierwsza godzina wesela. Wtedy ludzie są elegancko ubrani, nie są jeszcze po spożyciu alkoholu, mają fajne miny, fajnie się bawią. Zazwyczaj przez pierwsze 4 piosenki po rozpoczęciu wesela jest po prostu tłum na sali, także można naprawdę bardzo fajny materiał sobie uchwycić, a potem to już tak naprawdę szukanie fajnych kadrów, jakieś fotografie rodzinne, tego typu rzeczy. Fotografować zaczynam o godzinie, zazwyczaj o godzinie 12, 13, także te 12 godzin to jest naprawdę wystarczający czas, aby powstał naprawdę bardzo, bardzo fajny materiał fotograficzny. Pamiętam, jak na początku sezonu ślubnego chwaliłeś się swoim systemem obróbki. Ile ślubów masz w plecy na ten moment? Myślnik
listopad. Troszeczkę listopad, w zasadzie troszeczkę październik mnie już przyhamował. Miałem 3 śluby zaległe. Na szczęście teraz mamy listopad, mam 2 śluby do końca i mam zaległy tylko i wyłącznie jeden ślub. Jest dobrze. Jest dobrze, mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie podobny wynik i podobne osiągnięcie, jeżeli chodzi o moje workflow. Gdybyś miał dać jedną najważniejszą radę do osób, które zaczynają fotografować, co by to było? Pamiętam, jak ja zaczynałem fotografować, to prawdę mówiąc w ogóle nie rozstawałem się ze swoim aparatem. Wszędzie gdzie szedłem, aparat był w torbie fotograficznej, torbę fotograficzną zawsze miałem ze sobą. Potem zaczęły się czasy, które trwają do tej pory. Bardzo, bardzo skomercjalizowała się moja fotografia. Praktycznie od 3 lat nie robiłem nic dla siebie fotograficznego poza jakichś tam fotografii z wyjazdów wykonywanych telefonem komórkowym. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem na początku odcinka, w przyszłym tygodniu przychodzi do mnie nowy aparat, który ma sprawić, że powrócą te czasy, że fotografowałem więcej dla siebie, będę robił więcej takich rzeczy troszeczkę bardziej artystycznych. Zresztą już zacząłem. 2 projekty w ciągu ostatniego miesiąca wykonałem całkowicie niekomercyjne dla siebie, także jestem dumny. Wynik naprawdę napawa optymizmem na przyszłe miesiące, na przyszłe lata nawet. Jakie były największe trudności osiągnięcia takiego poziomu fotograficznego, jaki reprezentujesz obecnie? Wydaje mi się, że mobilizacja i ludzie. Jak zaczynałem fotografować, wszyscy mówili: Boże, Łukasz, daruj sobie to, nie idź w fotografię, znajdź sobie, zdobądź wykształcenie, znajdź sobie normalną pracę, a fotografia to tylko hobby będzie. No i jakoś te słowa utkwiły mi w głowie i spowodowały, że załączyło mi się moje ego i stwierdziłem: o nie, pokażę im wszystkim, że jednak da się, że da się. I że z fotografii naprawdę można się fajnie utrzymać. Do tej pory się udaje. Jak będzie w przyszłych latach, mam nadzieję, że jeszcze lepiej jak jest teraz. A jeżeli chodzi o motywację, no to motywacja do fotografowania. Nie zawsze chciało się fotografować, a doskonale wiedziałem, że jeżeli nie będę fotografował, nie będę zdobywał wiedzy, będę się bardzo, bardzo pomału rozwijał w kierunku fotograficznym. Na szczęście to jest za mną. Nigdy w życiu nie wróciłbym do czasów, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z fotografią, ponieważ były to bardzo, bardzo ciężkie czasy. Po prostu można powiedzieć, kłody pod nogi rzucane. Polecasz wybrać zespół czy DJ-a? Na moim i na sen o Wiktorii fotografia weselu grał zespół muzyczny. Natomiast jeżeli teraz bym się decydował, to byłoby mi naprawdę bardzo ciężko. Z tego względu, że znam super zespół, który rekomenduję wszystkim. Poznaliśmy się w tym roku, jest to Wanted Band. A jeżeli chodzi o DJ-a, tylko i wyłącznie DJ Drip, którego poznałem 2 lata temu, zakumplowaliśmy się. Naprawdę Damian robi świetną robotę, ma bardzo sterylne stanowisko pracy. Ludzie się fajnie bawią, wielokrotnie współpracowaliśmy, także naocznie widziałem, jak rozkręca ta imprezę. I tylko te 2 osoby są godne polecenia na chwilę obecną. A to nie jest tak, że polecam kogoś, bo jest moim znajomym, bo się lubimy, dobra, dam mu zarobić. Polecam go ze względu na profesjonalizm i zapał do pracy. Zarówno Wanted Band, jak i DJ Drip, co prawda prywatnie się kolegujemy, ale nie poleciłbym ich, jeżeli ich poziom grania nie spełniłby moich walorów estetycznych, z tego względu, że polecając kogoś, ja świecę swoim nazwiskiem, swoim honorem i odpowiadam poniekąd za swoje słowo dane parze młodej, za swoje polecenie. Co jest najlepszym prezentem ślubnym na rocznicę ślubu? Pytanie bardzo trudne. W tym roku zdecydowałem się, że będzie to kosz składający się z kilkudziesięciu róż. Kosz był bardzo duży, ledwo mi się zmieścił do samochodu. A później wspólnie z Wiktorią stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie oczywiście fajna knajpa i spędzenie wieczoru na dachu Intercontinentala w tamtym basenie. A widok na panoramę Warszawy nocą jest naprawdę przekozacki. Cena naprawdę warta tego, żeby tam pójść i popływać sobie. Także polecam Wam wszystkim. Słuchajcie,
Z tego co widzę, 10 pytań zostało wyczerpanych. Ja bardzo serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. Wszędzie wpisujecie Łukasz fotografuje i wyskakuje moja skromna osoba. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało w komentarzach. Łapki w górę, subskrybujemy i do zobaczenia następnym razem.